witam was w następnym odcinku mojego let's playa gry OpenXCOM Terror from the Deep. Ostatnim razem zrobiliśmy niejakie postępy, a ci są nadal panowie uszkodzeni, więc niestety. I nie mam kolejnych kolakantów, żeby zabrać ze sobą, co jest trochę słabe, bo byłoby dobrze mieć przynajmniej dwa. Ale no trudno, ryzyk fizyk. Save'a mam w razie czego. Więc jedziemy. Okej. Tak. Gdzie jestem? Przy granicy? Odpowiedź brzmi nie, to nie dobrze. Nie lubię być w samym środku mapy. Z oczywistych względów. Kurde. Ehem. No dobra, przynajmniej to miło wiedzieć, że to nadal działa. To jest takie delikatne zabezpieczenie przeciw safe-scamowaniu, żeby rezultaty każdej decyzji wcześniej podjętej były takie same. To znaczy kolejność seedów jest zapisywana. No, jednak jestem przy ścianie, to dobrze. Dobra, to teraz... Wydwaj. No dobra. Skoro wydwaj, to my sobie tu podjedziemy, wystawimy się na zagrożenie. Jeszcze tutaj wydwaj. Okej. No to... Niech będzie. Nie rzucaj, tylko snapshot. Dobra, muszą wyjść. Niestety. Ścianka blokuje. Ale mogą wrócić w każdej chwili. Okej. Słabo. Czy ktoś mógłby go trafić wreszcie? Ewelinko, dajesz. No! Ewelinka, duma narodu. Dobra, Szymon, dokończ tego pacana. Pobożne życzenia. Bardzo pobożne życzenia. No dobra, trudno. Czyli kolatkan zaraz zdechnie. Jop! No dobra. Słabo, ale zaakceptuję to, bo wszyscy są w pobliżu. Przynajmniej. Słabizna. Jeszcze raz? No tak, bo w sumie od frontu dostaję. No, Ewelinka, pięknie. Dobra, to teraz spróbujesz tamtego popieścić. Dobrze. I end turn. No już słychać, że nowy rok się zbliża. Gdzie żeś ty bywał, czarny debilu? Tuś poszedł. Dobrze, jeden z głowy. Zacnie, zacnie. Dobra, to... Ej, no, popełniłem błąd, no ale już trudno.
Dobra, to teraz wszyscy będziecie się ustawiać w powietrze znowu. Okej. Tak. Za daleko go trochę obróciłem, ale już trudno. Dobra. Jesteśmy względnie bezpieczni jako tłum. Więc teraz tylko unosimy się. Ty już byłeś, ty już jeszcze nie byłeś. Okej. No to wygląda... Jeszcze w UFO siedzę? Chyba pomyślą. No dobra. To teraz tak. Skoro wszyscy w UFO jeszcze siedzą, no to trzeba tam lecieć. Obawiam się. Dzień dobry panu. Dwóch? To był błąd z mojej strony. Ale już za późno. Dobra. Ignos, ty strzelasz tego pacana, bo tylko jego w zasadzie mamy na widelcu. Dwa szoty, pięknie. Chippy. Bardzo zacnie. Okej. Ciekawe, czy mógłbym go... Ale raczej nie, bo on jest zasłonięty UFO-em. Tak jest, tak myślałem. Okej, no to... To trzeba spierniczać na bok! Niestety. Jeszcze Michał se odleci obok. Krzywym torem, jak gdyby się nawalił. Wirus już nic nie zrobi, bo ja zjebałem. Za dużo tajemniców. No nic, to się ustawiajcie tylko do strzału. Obywatele. Okej. Kurna, no i oczywiście musiał uciec. Wirusa smyrają po jajach, to niedobrze. Dobra. Ignos, kolejne dwa szoty. Chippy. Blisko, ale nie dość blisko. Dobra, to teraz tak, wasza kolej. Szymon nie trafił w nic. Michał. Tylko jeden shot. Au, zabolało go to. To niedobrze. Cholera! Źle ustawiłem myszkę. Chyba zaryzykuję. Dobra, Ewelinko. Ten jest w groźniejszej pozycji, więc... Niestety. No nic. Kurde, więcej was matka nie miała. Dobra, Wojciech. Ten pan, ty go killim. Kurna, jaki wytrzymały. Już 5 razy powinien nie żyć. No nareszcie, dobra. O, bardzo zacnie. Szymoniku. Teraz posłałeś pocisk w kosmos. Znaczy, ściśle rzecz biorąc, w wodę. No. Dobrze. Nie ma jeszcze tragedii, choć wirus jest zbolały i będzie się musiał leczyć. Ewelinko, ratuj wirusa. Au! O, technik spanikował. Fajnie by było go złapać na żywca. Dobra, w tym momencie wirus już jest zbyt mocno uszkodzony, więc ja go nawet nie ruszam. Będę tylko polował na tych frajerów, których mogę zobaczyć.
Pięknie, Ewelinko! Dobra. Wojtek ma ostatni shot. To mi będzie przeszkadzać, no ale no już trudno. Przynajmniej może wirusa nie zabiją za szybko. Dobra. Siedźcie tu. A teraz Szymon, lotem koszącym, będzie wypatrywał tamtego drugiego paranoika. O. Bardzo zacnie. Ale nie ma dość tajemnic, więc podleci trochę bliżej tylko. Dobra, Michał, próbuj tego frajera. Prawie. Ale prawie robi wielką różnicę, niestety. Dobra, czy my go widzimy nadal, czy się schował? Schował się oczywiście. W dymie, świnia. Dobra. Jeden shot wszedł. Dobrze. Wirus, odgryź się. Niestety. Jeszcze są? To niedobrze. Dobra, to was pora ruszyć w takim razie. O, shit. No dobra, przynajmniej wiem, gdzie jest. Ciekawe, czy mógłbym go posmyrać w taki sposób. A, nie mam już amunicji. Spróbujmy go posmyrać. Niestety. No dobra. Jest nadal w UFO. To niedobrze. Bo w UFO ma przewagę terenową. Więc moją szczerą ambicją będzie go stamtąd wykurzyć. Nie wiem, czy zostawiać ich tutaj, czy jednak prowadzić ich bliżej. Powinienem w sumie. Przynajmniej Szymon i Ignus powinni próbować. Dobra, niech zostaną. A wy stoicie. I przy okazji Michał sobie przeładuje. Okej, wirus zostaje, bo jest ledwo żywy. W sumie byłoby miło, gdyby do wirusa ktoś podbiegł i spróbował go posmyrać medkitem. I to będzie zadanie dla Ewelinki. Dzień dobry panu. No. Znośnie, znośnie. Trochę więcej sprzętów. I znowu nie mamy kolakantha. Okej. Jakoś sobie poradziliśmy. Tak. Sel nadmiar syfu. W sumie flar mam trochę za dużo. Powinienem sobie zostawić ich tylko 16. Bo oczywiście miejsca na wszystko mam za mało. Tum. Tum. Tu. 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 No dobra, wygląda całkiem znośnie. Chyba jestem przygotowany. A czy ja przypadkiem nie powinienem był wyprodukować przynajmniej tej jednej barakudy, żeby móc być w stanie wziąć ze sobą... Znaczy, co ja gadam wziąć ze sobą? Żeby być w stanie... żeby być w stanie zaprojektować ten lepszy statek? Coś mi się tak kojarzy, że chyba tak było. Dobra, po pierwsze sprawdźmy, ile wy się jeszcze będziecie leczyć. 20 dni? 43 dni? 19 dni. Słabo, ale znośnie. Dobra, to ja myślę, zrobię tak. Tylko przydałoby się jeden hangar zwolnić, żebym mógł budować. To trochę słabo. Mógłbym teoretycznie zrezygnować z Trytona. O! Prawym przyciskiem mogę go szybko przejść do uzbrojenia go. Nie wiedziałem. Dobra. Myślę, że...
Nie wiem, ryzykować jeszcze jeden subban, czy... Z braku laku. Byłaby też już teoretycznie pora, żeby przenosić cały syf do drugiej bazy gdzieś, ale... Jeszcze nie chcę. I w ogóle to byłaby pora, żeby przenosić część rzeczy. Czy za dismantling... Cholera. Nie, źle zaplanowałem, jestem winien. Rzeczywiście. Powinienem był przenieść wszystkie subpany tutaj, zwolnić ten rząd, ale to jest dużo roboty strasznie. Dobra, raz kozianek Mortyny. Trudno. Budujemy jeszcze jeden subpan, żebym mógł. Aha, już pamiętam, dlaczego potrzebuję kupować bolty. O, dużo ich mogę kupić, za dużo. Nie potrzeba mi ich tyle. 30, 60 mi ich trzeba. Minimum. No dobra, już kupię z nadmiarem. Niech mają. Na przyszłość nauczka, żebym po prostu nie strzelał z nich. Najzwyczajniej w świecie. Okej, lanca termiczna opanowana. Ciężka lanca termiczna też. Do opanowania. Niedługo zacznę badać tych pacanów. Tylko dokończę sobie sprzęt. On ściśle rzecz biorąc nie jest najważniejszy na chwilę obecną, ale no... Mimo wszystko będę musiał przynajmniej jeszcze odrobinę podćwiczyć. Nie podoba mi się to. Eskorta, bo to by znaczyło, że jakieś ciężkie UFO już tu leci. Dobra. Kolejny pacan strącony. Chyba będę musiał lecieć po niego, obawiam się. Więc... Lecimy! Yes. Okej. To wszystko jest. Chemiczne flary trzeba ze sobą zabrać. A, no tak. Chemiczne flary trzeba ze sobą zabrać. Dobra, wszyscy mają. Mam i ja. Jestem przynajmniej przy ścianie, to tyle dobrego. Dobra. Na razie was nie będę wystawiał szczególnie daleko, ponieważ musimy wyjść i rzucić dwie flary chemiczne przynajmniej tutaj w okolice. Super. Dobra, jedna flara zmarnowana. I teraz drugą flarę. Okej, jest mniej więcej bezpiecznie. Przygotowujcie się do wyjścia wszyscy. A, nie ma wirusa, tak. Czyli w piątkę tu jestem tylko. To trochę słabo. Tak najdelikatniej ujmując. Okej. Teraz tak, Ewelin, Karosz, Michał, wyjdź przynajmniej dwa do przodu i rzuć tam flarę. Okej. Okay. Tuś mi, dziadygo ruda. Ale dobra, miałem nie strzelać z nich. Także jeszcze póki co chowamy was. Okej. Znośnie, choć bez cudów. Dobra, zaczynamy ostrzał. Pięknie. Ewelinko, twoja kolej. Teraz... Już
Przydałoby się Wojtka ustawić tam, ale niestety będę musiał to robić po kawałku. Za mało time, znaczy za mało przestrzeni na to. Okej, okay, jeden z głowy. Teraz tak. Was przesunę tutaj. I tak, i Chippy, Szymon, dobrze. No to teraz mogę ruszyć Kolkansy. Ten kolkans już jest ledwo żywy. Co tu jeszcze ma tajemnicy? Chippy. Proszę flarę mniej więcej. Tu? Tam jest dziadyga. Kto wie, może go nawet trafię. O! Nie dokładnie o to mi chodziło, ale okej. Okay. Zaakceptuję to. Dobra, no to powiedzmy, że będziecie sterczeć, tak. Ktoś tu jeszcze ma flary? Już wszystkie wyrzuciliśmy, Ignus jeszcze ma jedno. Dobra, to po kolokansie. Obcy niestety sprytnie bardzo postępują. W tym dokładnie wypadku. Co mnie nie cieszy, zwłaszcza, że już powinienem ściszyć, żeby skończyć ten odcinek. Dobra, to najpierw skupmy się na tym jednym, którego widzę. Bo a nuż widelec go trafię. Nice. Okej, okay, to teraz Michał, który nie będzie miał line of fire, ale wymusimy mu strzał przez to gówno. A nuż się uda zburzyć je do wystarczającego poziomu, żeby mógł strzelać w tego frajera. Niestety. Okej. Okay. Stamtąd mnie ktoś też ładował. Okej. Okay. Ostatnia flara poszła. A ty próbujesz teraz strzelić tego frajera. Niestety. Nieskutecznie. Chippy. Zacnie. Dobra. Zapomniałem o reaction shotach dla Kolakantha, przez co marnuje amunicję. No ale już trudno się mówi. Zapłaciłem za nią w końcu. Pięknie, Chippy. Dobra, teraz ten frajer. Dobra. Dwa szoty weszły. Tu, czekaj, jak to się robiło? Z shiftem? Nie. Chyba nie. Nie pamiętam. Jakoś można było redukować im do zera tajemnicy, ale nigdy tego nie robiłem i nie pamiętam jak. Zaraz to zobaczymy. Kontrolem? Nie. Prawym przyciskiem? Też nie. No nie wiem. Nieważne. Se kiedyś zobaczę. Może. A, Michał. Dobra, stoimy. Widzicie, plus tego jest... Aha. A to jest minus. Plus Kolakantha jest taki, że on wprawdzie... nie jest aż taki mocny, ale dużo znosi, nie? Minus jest taki, że... No, niestety... jest celem z daleka. O, żywy. Jak miło. Gdybym skończył w tej turze, byłoby super. Ale wątpię, że się uda. Tego pacana trzeba by było zauważyć, a trochę daleko, a ja nie mam już flar pod ręką. Mogła się źle skończyć?
Okej, Michał, no, nice. Ewelinka. No pięknie, i mamy jednego żywego. Dobra, to tutaj skończę ten odcinek, także dzięki, że do... No, tak myślałem. Dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.